Co? No i tutaj to jest ten salon meblowy, którego szukaliśmy. Proszę, masz. A tam co jest? Tam jest salon piękności, tam nie masz czego szukać akurat. No. Przestań, Mietek, to nie jest śmieszne. Nie jest śmieszne. Welkomen, welkomen! Witamen, witamen! W naszym nowym salonie szwedzkie meble. Good dog! Co to znaczy? A to ja z posłańska, dzień dobry. Good dog. Dzień dobry. Good dog. Good dog. Good dog. Good dog. Widzisz, jak się szybko uczę szwedzkiego? Nazywam się... Henryk Lexvik i będę państwa sprzedawać. Bardzo dobrze, najpierw niech pan sprzeda moją żonę może. Przestań. Nie, żartowałem. Szukamy łóżka, wie pan? Łóżka! Tak, tak, szukamy łóżka. Musi być duże, małżeńskie, dwuosobowe. Albo trzyosobowe nawet, żeby się między nami trzecia osoba zmieściła. Kto? Elektryczny pastuch. Nie, nie. Macie takie modele? Modele, szerokie modele mamy, to ja model ABBA. ABBA? ABBA? Many, many, many. Ja. A dlaczego ABBA? Może leżeć dwie mężczyzny i dwóch kobiet, nie piętrowo. To ja poproszę, pan pokazuje takie. Zanim pokazuję, chcę państwa przeprowadzić przez ankietę przygotowana przez Szwedzkie Instytut Badań nad Społecznością. Ta ankieta bada różnice między społeczeństwo szwedzkie a społeczeństwo polskie. Można? Ja niczego nie podpiszę. Nie podpiszę. Ta ankieta jest animowa. Animowa jest super. Postawisz 3 krzyżyki albo 6. Dlaczego 6? Masz 2 nazwiska. Zaczynam. Czy państwo jest małżeństwo? Co, nie widać? Oczywiście, że jesteśmy małżeństwem. A dygresjo, od jak dawna? Od 100 lat. Przestań. Od 18. To jest... Ja? To pierwsze małżeństwo? Proszę pana, jesteśmy katolikami, to jest nasze pierwsze małżeństwo. Pierwsze i ostatnie. U mnie pan zapisze tylko pierwsze. Wiesz co, Mietek, to nie było śmieszne. Teraz nie śmieszne. Czy uprawiacie państwo seks poza małżeńskiej? Pana wyłącznie. Mietek! Mietek, nie kupimy tego łóżka naprawdę. Proszę pana, nie uprawiamy, oczywiście, że nie uprawiamy i co to jest w ogóle za pytanie? A pan? Co ja? Tak czy nie? A jest może trzecia odpowiedź jakaś? Mietek! Nie, przepraszam! Pomyliło mi się z przedmałżeńskim. Z kim ty uprawiałeś seks przedmałżeński? Ze sobą. U nas w Szwecji to się mówi omiet inte ad hoppa, det er inte träffas trosurfall. I ktoś to rozumie? Tak, ja. A to jazda, gdyby kózka nie zgakała, to by jej nie spadała majtki. Dygresjo. U nas w Polsce się mówi, gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Ale z majtkami lepsze. Z majtkami lepsze z kozą, więc tak. I różnica za różnicą, widzi pan. Ja. Następne pytanie. Czy należycie do jakiejś organizacji pozarządowa? Ja należę do chóru kościelnego i mam kartę stałego klienta w dyskoncie spożywczym. No, taka szycha. A ja, proszę pana, Należę do takiej organizacji pozarządowej Bania. Żeśmy się z kolegami z osiedla strzyknęli. Pełna nazwa Sobota Wieczór Bania. Rozumiem, fińska sauna. Bywa czasami, tak. Czym się zajmujecie w tej organizacji? Jak damy wpalnik, rozmawiamy o ważnych problemach społecznych. A Zdzisiek Kosmala się zajmuje jeszcze sąsiadką z drugiego piętra. No nie kupimy tego łóżka, przysięgam. Tej bali. A stop, czy jesteście za związkami partnerskimi? A co to jest? Geje i lesbijki. Nie, tylko... A, i Żydzi. Nie, tylko... Co jeszcze, i Szwedzi? Nie wszyscy. Przeciw. Absolutnie przeciw. Niech pan napisze przeciw. A pan? Nie no, nie mów, Pietek, że jesteś za. No co mi dwie czy trzy dziewczyny przeszkadzają? Nie. My z kolegami z bani jesteśmy tolerancyjni. Poza tym w związkach partnerskich lepiej być za niż przed. Niech pan napisze za. Mietek, ja cię nie poznaję. Ja bym chciał, żebyś rano się obudziła, mnie nie poznała i wyszła. Wychodzę. I dobrze, o i widzi pan, krakała i wykrakała. I nie kupimy tego łóżka. Halo, stop. A może takie łóżko wodne, model mokry wikinga. Bardzo luksus. Bardzo luksus, ale widział pan, że one się rzuci, łóżko wodne pęknie i co będzie, panie Szwedzie? Jak to co? Potop. Tu jesteśmy, tutaj jesteśmy na ambonie. Tu jesteś Andreas, na ambonie. Co to ambona? Taka sama w lesie? Bez tych wszystkich ścian dookoła? O, to u was kościół musi być naprawdę prześladowany. Nie, to chodzi o to, że u nas jedni się boją, że przerobią kościoły na dyskoteki, a drudzy, że dyskoteki na kościoły. To jest, a kto to znowu jest? To jest Niemiec z Monachium. Guten Tag! Jestem Andreas von Fritzke, w skrócie AWF. Bardzo ładnie, a to jest pan Stanisław Soszna, w skrócie... Wiadomo jak. Daj pan spokój. A czego on tu chce? Przysłali go z Niemiec w ramach ocieplania stosunków polsko-niemieckich, żeby sobie postrzelał. To Niemiec z karabinem na wieży? To nie wiem, czy to ociepli stosunki. W każdym razie będzie polował na jakiegoś... Chce zapolować na dużego zwierza. Mamy jakieś duże zwierzę w lesie? Nie bardzo. Jak nie mam? Przecież łosia mamy. Mamy łosia. Ej, kolego! Ja? Kąt tego... na łosia może być? O, ja łosia. Mój dziadek kiedyś zestrzelił łosia. Ale panie dyrektorze... Czyli to nie tylko premier ma dziadka w Wehrmachcie. Co? Przecież my nie mamy żadnego łosia. Jak to nie mam? Przecież jest jeden. To był jeden, ale pan, żeby była adrenalina, pan go na ulicę wygonił i centralnie pan go przy wszystkich rozwalił. Kiedy to było? No wtedy, co w nocy pan szalał jeszcze z prostytutkami po lesie. A coś mi się da. No, to potem koledzy przyjechali z WSI. Żeście całą noc strzelali do kukły Maciarewicza. Tak. No to wtedy. Cholera jasna, czyli łosia nie ma. Co zrobić? Wiem, co zrobimy. Damy mu Bimbru się napije, to zapomni o wszystkim. Ej, chodź tutaj. Kolego. Masz tu. Proszę, Bimber. Aha. Bimber. Ja. Świeżo wypędzony. No to co? Zdrowie na budowie. Tak jest. Ale pompuje? Jak jakiś ruski gazociąg. No, to tego, a potem pojedziemy, zabieram ciebie, pana Andreasie, na wycieczkę samochodową. To uważajcie, bo na wylotówce stoi gestapo z radarem. No i pojedziemy, że pozwiedzamy Warszawę, co? Nie poznasz miasta, Andreas. A może jeszcze dzisiaj pojedziemy? Która godzina? Zaraz będzie policyjna. Panie mrównica, no! Co? Nie wystarczy panu, że pan się z żoną w domu pokłócił, ma pan w domu wojnę, jeszcze pan chce się ze mną służbowo pokłócić? Nie chcę, przecież na dwa fronty jeszcze nikt nie wygra. Prawda, Andreas? Prawda. Dobra, to zapraszamy do nas. Zapraszamy. A o tym łosiu to wie pan. Co? No co? Ani mru. No pech, no pech. Pecha to ja miałem od zawsze. Od zawsze stanowiliśmy taką nierozłączną parę. Gdzie on, tam ja. Proszę państwa, mam takiego pecha, że jak idę ulicą, a przede mną idzie kolumna wojska. I oni tupią i maszerują, a ja za nimi, a oni przede mną. To i tak w gówno wyjdę tylko ja. No i potem wiadomo, no, kępa trawy i... Ja większość zdjęć z wakacji to mam w tej pozycji. Ja większość życia to ja spędzam w tej pozycji. Ale to cała moja rodzina taka. Mam dwóch szwagrów debili. Wzięli mnie kiedyś na przejażdżkę motorem. Jedziemy sobie i po 5 minutach krachta. Straszna katastrofa. Im nic, ja ledwo żywy. Wsadzili mnie debile na motor do przyczepki. Mieli wjechać bramą, wjechali furtką. Tylko wiedziałem, jak słupek zapieprza. To najgorszy widok w życiu, dały uśmiechnięte debile w kaskach, nie pochylają. Albo się dałem koledze namówić na zawody lekkoatletyczne. Stadion, masa ludzi. Jeszcze nie zdążyłem się dobrze rozejrzeć, usiąść, a już wiezie mnie karetka do szpitala, mnie przebitego oszczepem. Pech chciał, że akurat tego dnia jakiś Fin pobił rekord świata. Rzucił mnie, przybiło do ziemi. Ja się godzinę nie ruszałem, bo wynik mierzyli. Na każdym kroku. Normalna sytuacja. Jadę sobie z samochodem, palę papierosa, lato, okno otwarte, skończyłem palić, wyrzuciłem mnie do pałek. Akurat do radiowozu, który mnie wyprzedzał. Co to się działo? Co to się działo? Suma punktów przekroczyła 100, mandatów parę tysięcy, nie licząc oczywiście darmowego przyjęcia pałą w łeb. A to odkąd pamiętam, ojciec kiedyś bawił się ze mną, podrzucał mnie do góry, ale zapomniał, że jest włączony wentylator. Jak mnie złapało, wykręciło, jak 2 tygodnie chodziłem do przedszkola jak pijany. Potem coś mi się zrobiło chyba w głowę, bo zacząłem czytać książki, interesować się historią. I proszę państwa, byłem kiedyś na rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem. Burza, ulewa, 20 tysięcy ludzi, wszyscy w zbrojach, żelazne dzidy, żeliwne tarcze i tylko we mnie piorun pieprzny. Dlaczego? Widelczyk trzymałem plastikowy. Ja to, proszę państwa, już generalnie nigdzie nie wychodzę. Nie chodzę. Czasem jak wyjdę na spacer i słyszę, że w górze leci ptak, to ja już nie uciekam. Nic nie robię. Wyczekam swoje i gotowe. Dziękuję bardzo.